Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy robić plażę. Tak, będziemy robić plażę. Nie oszczygłem się dla was. No, tu jest źródło naszego piasku na plaży. Nie będziemy robić jak w niektórych krajach, gdzie z plaży zniknęło kilkaset wywrotek piasku. Tu już samochodzik załadowany piaskiem. O, ten model Forda ma udźwig do około 600 kg, ponad 660, zależy jaki model, także troszkę towaru można naładować. W tym roku, gdzie rządy różnych krajów wymyślają różne reguły, które potrafią się zmieniać z dnia na dzień, na przykład w kraju, w którym ja mieszkam, był taki okres, że mogłeś pojechać na plażę, ale gdy już się rozłożyłeś z kocykiem, mogłeś dostać mandat w wysokości 130 euro. Mnie się takie zasady zmieniające z dnia na dzień niezbyt się podobają i postanowiłem zawalczyć z nimi na swój własny sposób. Woreczek się skończył, także idziemy po następny. Pani w kamieniołomie powiedziała, że dzisiaj mają otwarte do 11.30, a potem mają zamknięte na 3 tygodnie. W tym regionie to normalne. W sierpniu generalnie firmy tutaj są pozamykane na 3 tygodnie. Tak to jest, wakacyjny okres i nikogo nie interesuje, czy że masz budowę domu, czy coś. Po prostu kamieniołom zamknięty, radź sobie inaczej. Dobra, to jedziemy po następny worek. Piasek jest, woda jest, teraz tylko zadbać o roślinki, żeby się pojawiły, typu palmy, banany i można się relaksować. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę, suba, pozdrawiam.